comes the moment for the final. Women Open Fight Final, in which we are going to see Aka Ivanka Popova from Bulgaria. A jednak w Warszawie w finale walczyła Miriam Björklund. Razem z Iwanką. Razem z Iwanką, a to mamy zamianę. Już o małe włos nie byłoby powtórki finału, ale Lili wyeliminowała przed czasem Miriam. Trochę podłapanie przez Lili tej nogi Iwanki, wytrąciłem z równowagi, ale poszła do przodu. Słychać te kopnięcia bardzo mocno, roznosi się tak. To po sali. Iwanka bardzo mocno skróciła, jak zwykle, przykleiła się do Lili. Właściwie obydwie dziewczyny mają ten sam styl walki, prawda? Lili może stosuje trochę więcej technik. Pamiętaj, że Lili ma dużo więcej nóg. Dużo więcej nóg, a Iwanka dużo więcej przewagi robi chodzeniem na boki. Lili jednak aż tyle na boki może nie chodzi, ale dużo więcej szuka tej głowy, jeżeli tylko może z dystansu. Więc Iwanka tak, wie, że nie może robić dystansu. Ona ma łatwość kopania. Ona chce używać tych nóg, ale Iwanka widzę, że szuka sposobu. Na to, i znowu to swoje charakterystyczne łączenie niskiego low kick z shiitatsuki lewym. Tak, i dwa uderzenia na górę i jedno w dół. I teraz z góry uderza. Uderza w mięsień. A w biceps. Bardzo fajny zryw Lili. Widać, że dziewczyny kombinują, co by tu zrobić, jak tu wygrać, jak tu jedna drugą, jak ma przechytrzyć. Ale też zobacz, ciekawe jest to finał Mistrzostw Europy Open, a dziewczyny w wadze minus 6,5 i to minus 60 też, nie? Minus 6,5 i minus 60, tak, leciutkie dziewczyny. I tak jak powiedziałam, Iwanka ma swoją naturalną wagę. Ona rzeczywiście na wadze w piątek to było 65 kg, więc ona nawet nic nie zrzuca, ona po prostu taka jest. No, rozkręciła się Lili, ciężko jest Iwance. Chociaż mocno się stara. 40 sekund do końca. Publika szaleje. Tak, Węgrzy bardzo mocno wstali, już właściwie nikt nie siedzi, wszyscy stoją. Tutaj mam naprzeciwko Szychana Walerego Dimitrowa. Widzę, że też przeżywa. Podpowiada Iwance. No skręciła, włączyła się Iwanka do tego wszystkiego. Bardzo mocno, tak, pięknie kopie tutaj, no zasypała Lili gradem uderzeń. Jak myślisz, Agatka, jak to będzie wyglądało? No, Iwanka bardzo mocną przewagę zbudowała na koniec, ale nie wiem, czy sędziowie zdobędą się od razu na decyzję, to jest jednak finał. Duża część walki była wyrównana. Iwanka tu bardzo mocną przewagę zbudowała końcówką. Ciekawa jestem. No zobaczymy. Ja też nie wiem. Jestem właściwie taka... Jednak. Nie wystarczyło to? Tak jak mówiłaś, że to jest jednak finał Mistrzostw Europy. Ciężko jest przyjąć na siebie taką odpowiedzialność, prawda? Po takiej walce, że wskazujesz na kogoś. Za szybko. Za szybko, tak jest. Ale fajnie, bo mamy widowisko. Dziewczyny tutaj ładnie walczą. Iwanka dołączyła do tego wszystkiego Kiza. I znowu próbuje tą rękę, lewą rękę Lili obić, żeby... Tak jest, schodzi. Zobacz, jak się kręcą w kółko wokół siebie. Tak, nie chcą. Ani jedna, ani druga nie chce puścić. Próbuje znaleźć ten odpowiedni kąt do uderzenia. Lili jest trochę wyżej na nogach. Lili jest trochę wyższa, prawda? Więc Lili ma trochę wyżej na nogach. Jest trochę Iwanka opuszcza jakby swój środek ciężkości. No to jest wszystko to, co nam pokazywała na seminarium, jak byliśmy w Starej Wsi. Ona nas nie oszukiwała, ona po prostu tak walczy.
pokazywała, co robi i to właśnie możemy zaobserwować. Dokładnie to robi. I zachęcamy do uczestnictwa w różnych seminariach. Tak, warto, gdzie można się nauczyć z zawodnikami i zobaczyć, co reprezentują sobą, co mają do powiedzenia. Bardzo mocno włączyła Iwanka kolana, bardzo mocno. Znowu włączyła się, jest 35 sekund do końca. Tak. Uruchomiła ten swój akumulator na końcu. Uważam, że pokłady energii ma nieskończone, naprawdę. Po takiej końcówce ona właściwie wyszła tak samo w dogrywkę i tutaj jest 30 sekund, a ona dalej w tym samym tempie uderza, wymieniając kolano za kolano. Później idzie cios za ciosem i znowu kolano i do przodu. Zobacz, od razu jak tylko jest miejsce, dobiega wręcz do linii. Od razu ma taką determinację w sobie, widać to. Ona wchodzi, ona chce. Ale Lili też nie stała. Też chodziła na boki. No ciężko, minimalnie Iwanka była szybsza. Ciężko tu zdecydować. Więcej. Czy tyle minimalnie wystarczy do decyzji sędziów? Wiesz co, tak szczerze to myślę, że tak, ale zobaczymy. Jest. Jednogłośna decyzja. Iwanka broni tytułu. Brawo. Brawo. Mam nadzieję, że Bułgarzy przyjechali dużym autokarem albo jakimś dużym samochodem. Żeby ten skuter zabrać. Ciężko będzie skuter wsadzić do samolotu. Może na skuterze wrócić.